Już za chwilę zajeżdża tym oto kamperem. Przywitajmy go gromkimi brawami. Szymon, Szymon, Szymon! Jeszcze musi kółko zakręcić. Już zajeżdża. Szymon! 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 Wielkie oklaski dla niezależnego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni! Słuchajcie, wykorzystam chwilkę. Kto ma Facebooka, udostępnia naszą transmisję live. Niech nas zobaczy jak najwięcej osób. I jeszcze raz wielkie brawa dla Szymona. Szymon, Szymon, Szymon! Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z obywatelskim kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Szymonem Hołownią. Brawo. Co? Gdzie mam? Teraz. Cały. Jedziemy dzisiaj po takiej trasie, że już człowiek nawet nie wie, jak wygląda i czy to kontroluje. Może być? No dobrze. Czy już, tak? To już. Drodzy Państwo, przepraszam bardzo za spóźnienie, ale jedziemy od wczoraj trasą Ostrołęka, Łomża, Białystok, Hajnówka, Siemiatycze, Boratyniec Ruski, po drodze jeszcze Bielsk oczywiście Podlaski i teraz Biała Podlaska. Ten nasz kamper, ten nasz belweder na kółkach wystartował na początku tej kampanii trzytygodniowej spod belwederu w Warszawie. Przejechał już ponad 4000 kilometrów, żebyście mieli świadomość, jak dbamy o środowisko. To po każdych 100 kilometrach sadzimy jedno drzewko. Przepraszam, po 30 kilometrach jedno drzewko, więc tych drzewek będzie naprawdę sporo i mam nadzieję, że przyroda też to zauważy i doceni. Ale na pewno my nauczymy się dzięki temu też żyć uważniej. To najkrótsza kampania w dziejach Polski. 3 tygodnie, bardzo intensywny czas. Dla mnie i dla was wszystkich, którzy obserwujecie to, co się w Polsce dzieje, ale dla naszej ekipy Szymona przede wszystkim. Ja myślę, jak często rozmawiam z ludźmi, że po pierwsze jestem winien im wyjaśnienie w ogóle, dlaczego to robię, dlaczego się zdecydowałem na zostawienie swojego życia, które miałem fajne, pisałem książki, napisałem ich 20, założyłem 2 fundacje, było mnóstwo fajnej, dobrej, organicznej roboty, ludzie mnie szanowali, nikt mnie nie opluwał. Po jaką choinkę rzucać to wszystko i brać się teraz za tego typu działalność? Kiedy wszyscy mówią, polityka to syf, bagno, tam trzeba się nauczyć kombinować, żeby do tego iść, a po co się do tego brać? Jak człowiek tam pójdzie, to się pobrudzi. Tylko ja tym wszystkim, którzy mi mówią, że polityka to szambo, mówię, że jak na nią patrzę, to rzeczywiście czasem mam takie wrażenie. Tylko żeby to zmienić, to trzeba do tego szamba wskoczyć, przepłynąć je i wyciągnąć korek, a on jest po drugiej stronie. I nie ma innej możliwości, żeby tę sytuację uzdrowić. Trzeba to zrobić własnoręcznie. Żyjemy w kraju, w którym politycy od dawna przestali zajmować się problemami, które realnie dotyczą ludzi. A w tej sytuacji obywatel musi się stać politykiem,
żeby te problemy rozwiązać, albo żeby przynajmniej politykom przypomnieć, za co im płacimy. Zobaczcie, mamy w Polsce sytuację, w której od 30 lat nie mamy zrobionej ochrony zdrowia, takiej, która by satysfakcjonowała Polaków. Wszyscy już rządzili. Edukacja, co chwila jakieś reformy. Jak nie w lewo, to w prawo. Jak nie w prawo, to w lewo. Cały czas. I kto na tym cierpi? Dzieciaki, które co chwila mają coś innego. I inny system, w którym muszą funkcjonować. Co zrobiliśmy do tej pory, żeby zacząć budować opiekę senioralną sensowną? Co zrobiliśmy, żeby zreformować naszą, czy zacząć reformować energetykę? Cały czas gadanie. I cały czas to, o czym mówię na każdym spotkaniu. Żebyśmy sobie uświadomili, co oni z nami robią. Kadencjoza. Czyli raz na 4 lata polityk przyjeżdża, pokazuje się, jest obecny, a przez 3,5 roku go nie ma. Nikt wam tyle nie rozda pieniędzy, nie naobiecuje oczek wodnych, altanek, mieszkań, dróg nie ułoży, przy całej szczęśliwości nie obieca, że krowy się będą cieliły 5 razy dziennie, a jabłonie będą kwitły 16 razy w roku, jak polityk przed wyborami. On przyjeżdża i wszystko ci obieca. Kochaj mnie, obiecam ci, powiem ci wszystko, jak będzie dobrze. Chcecie metro w Białej Podlaskiej? Będzie metro. A może kosmodrom? Zasłużyliście na kosmodrom. Niech wam nie mówią, że nie zasłużyliście. Wstańcie z kolan ludu Białej Podlaskiej. Zasługujecie na kosmodrom. Tak. Ale tylko mnie wybierzcie. Tak. Noście moje zdjęcie na sercu. Noście moje zdjęcie na sercu. Później okaże się, że się nie uda. A dlaczego się nie uda? Bo geje, bo uchodźcy, bo opozycja totalna, bo Bruksela, bo 1000 innych przeszkód, które rzucają nam pod nogi. Ale przed kampanią to się oczywiście powie. 3 tygodnie przed kampanią każdy kandydat zaraz napisze fajny program. Myśmy swój napisali, dziękować Bogu, 14 lutego położyliśmy go na stole. W tej chwili mamy 14 dokumentów programowych, kompletnych. Właśnie dlatego, że jestem noworyszem w polityce, uważałem, że trzeba przyjść i uczciwie z ludźmi postępować, a nie bajać. I mnóstwo ludzi zaprzęgliśmy do tego, żeby napisać sensowne projekty, programy dla Polski na pokolenia, a później je realizować, a nie obiecywać. Jak ten polityk, co poczuje hormony na pół roku czy na parę miesięcy przed wyborami i wtedy się zaczyna, prawda? Kochaj mnie, noś moje zdjęcie w portfelu. On po akcie miłosnym w noc wyborczą zniknie, nie będzie go. Macie go z głowy na 3,5 roku. Ale on wróci znowu. Zwróci znowu, jak poczuje te hormony, jak poczuje feromony, jak się zacznie to tarło wyborcze przed kampanią. Och, zobaczycie, ile on wam wtedy będzie opowiadał o jedności, o miłości, o tym, co trzeba zrobić. Polityka nie jest od tego, żeby ludzi straszyć. Pooglądajcie sobie spoty wyborcze, które oni teraz wypuszczają. Polaków drugimi Polakami. Jedni w czerni bieli, drudzy w kolorze. Szczują ludzi na siebie, żeby ich podzielić. Zrobią wszystko, żeby zostać przy władzy albo żeby ją odzyskać. A realne problemy ludzi, które ich dotykają, leżą odłogiem. Jak ktoś mnie zapyta, dlaczego ja to robię, to od samego początku mówiłem mojej żonie i żona też mi powtarzała w trudniejszych momentach. Pamiętaj, robisz to dla naszej córki. I jeżeli ja dzisiaj miałbym opowiedzieć, dlaczego ja w ogóle się na to zdecydowałem, to właśnie tę motywację bym podał jako pierwszą. Bo ja czuję, jako ojciec 3-letniej córki, że moim obowiązkiem jest zostawić jej lepszy świat, a nie gorszy. I to jest determinacja i walka ojca, który robi to dla swojego dziecka. Ja nie mam partii politycznej. Ja nie mam 50 tysięcy pociotków do upychania po spółkach samorządowych czy Skarbu Państwa. Ja mam zrobić swoją robotę i iść dalej. I ta robota dzisiaj aż prosi się o to, żeby ją zrobić. Bo co my wybierzemy 28 czerwca? Znowu PiS albo znowu Platformę? Przecież to jest wybór jak między jedną ciężką chorobą i może trochę lżejszą. Dlaczego? Dlatego, że PiS to jest powrót do przeszłości. To jest cofanie nas wstecz do PRL-u głębokiego, gdzie wielkie faraońskie budowy będzie teraz państwo stawiało. Wielkie CPK, wielkie mierzeje wiślane. Oni zaraz wymyślą centralny narodowy sklep spożywczy. Centralny narodowy postój taksówek imienia braci Kaczyńskich. Bo wszystko musi być wielkie, centralne i narodowe. A żyjemy w kraju, w którym państwo nie ma 800 tysięcy złotych na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Wiem, bo sam zbierałem i robiłem zbiórkę, kiedy odmówiono finansowania temu telefonowi. 18 dzieci średnio dzwoni, mówiąc o tym, że chce się zabić. Każdego dnia.
bo taką żeśmy im zrobili Polskę. Taki zrobiliśmy im świat. I państwo nie ma 800 tysięcy na to, a ma 310 milionów złotych na CPK, wydane do tej pory, a będzie 30 miliardów, 3 miliony złotych na komisję Macierewicza rośnie, na jego eksperymenty ze strzelającymi parówkami i inne pomysły? Na ławeczki niepodległości, na strzelnice w każdym powiecie, najważniejsze problemy świata. Przed chwilą byłem w Boratyńcu Ruskim u mojego znajomego przyjaciela, który leczy za ciężkie pieniądze, robiąc zbiórki, wszystko robi co może, ratując swoją córkę, która jest chora na ciężką postać mukowiscydozy. I państwo polskie nie stać na zrefundowanie jej leku. I to dziecko cierpi tak jak cierpi, drenując sobie, musząc drenować sobie płuce, leżąc pod tlenem, miesiąc była nieprzytomna, a 70 milionów złotych wywalić na karty, które pójdą do kosza, to można, tak? To jest państwo, które stoi na głowie. I ktoś musi przyjść i powiedzieć im to wyraźnie, ze środka systemu. Bo tylko tak oni to zrozumieją. Kiedy ten, kto będzie mówił, będzie miał nie tylko pióro, długopis i mikrofon, ale będzie miał narzędzia ustrojowe do powiedzenia im, albo zmieniacie sposób myślenia i postępowania, albo zmieniacie optykę, albo będziecie mieli kłopoty ze strony kogoś, kto w tym ustroju pełni ważną funkcję. Dziś potrzebujemy bezpartyjnego prezydenta po to, żeby odblokował system partyjny. I w PiS-ie, i w Platformie są sensowni ludzie. Ale i PiS, i Platforma tak się zakleszczyły w tej wzajemnej walce, że one myślą tylko o jednym. PiS o tym, jak dorżnąć Platformę, a Platforma o tym, jak dorżnąć PiS. A ja nie chcę żyć w Polsce ani PiS-u, ani Platformy. Ja chcę żyć w takiej Polsce, w której państwo nie będzie o problemach wewnętrznych partii politycznej, tylko o rozwiązywaniu problemów ludzi, bo na to się z politykami umawiamy. I ta wizja Polski, której ja chcę na pokolenia, bo mówię o tym wyraźnie, to jedno z moich haseł wyborczych, pokolenie, nie kadencja. Co mnie obchodzi i moje dziecko kadencja? Dudy, PiS-u czy Platformy? Mnie obchodzi zrobienie jej Polski na pokolenie, takiej, która dzisiaj jak drzewo posadzone będzie dawała cień za 3 lata, za 4, za 5, za 20. Tak trzeba dzisiaj o tym myśleć. I dlatego mówię, że chcę Polski solidarnej, zielonej i demokratycznej. Solidarnej to znaczy takiej, która zawsze widzi człowieka najpierw, a nie społeczeństwo, elektorat. Tu rolników, tu transportowców, tym obiecamy to, tu obiecamy tamto. Człowieka pojedynczego, z jego problemami. I rozwiązuje też systemowo. Solidarne państwo to nie jest takie, które wywali CPK w środku kartofliska. Tylko takie, które wreszcie po 30 latach zbuduje ochronę zdrowia na normalnym poziomie. Mamy na to pomysł i program. 7% PKB na ochronę zdrowia, oddłużenie, usamorządowienie szpitali, profilaktyka przed szpitalnictwem. Profilaktyka jest strasznie ważna. I na profilaktykę państwo powinno wydać pieniądze, żebyście mogli mieć badania profilaktyczne pełne raz na kilka lat. Dlaczego? Dlatego, że to jest inwestycja. Bo jak się teraz wyda na profilaktykę, to się później wyda mniej na szpital. A szpital jest dużo droższy niż profilaktyka. Bo szpital jest najdroższy w całej ochronie zdrowia. Samorządy sobie z tym poradzą i z zapełnieniem tak zwanych dziur medycznych i z podniesieniem, jeżeli będą odpowiednio dofinansowane, poradzą sobie też z problemami pensji, które są dzisiaj w sektorze medycznym. To jest do zrobienia. I ja nie mówię, że ja to zrobię o tak, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tylko skoro PiS ani Platforma tego nie zrobiły, to bezpartyjny prezydent musi to wziąć na warsztat, w ciągu roku przygotować na podstawie tego planu, który mamy w konsultacji, jeszcze dodatkowo ze środowiskami, które są zainteresowane, ustawy. I jak oni tego nie zrobią, czyli nie uda się zbudować koalicji w parlamencie, to się weźmie obywateli, to co zrobiliśmy w tym ruchu. Zmontujemy presję obywatelską. I albo prezydent razem z Senatem ogłosi referendum, które jeżeli będzie wiążące, trzeba będzie zmienić to prawo, albo trzeba będzie zrobić ruch społeczny, który doprowadzi do wymiany większości, bo to jest podstawowy problem, który musimy rozwiązać. To jest nie do pomyślenia, żeby ludzie umierali z tego powodu, że czekają w kolejce do lekarza. Edukacja. Kiedy wreszcie zrobimy szkołę, która nie będzie uczyła dzieci zakuwania, tylko rozumienia świata? Która nie będzie w nich zabijała ciekawości? Która będzie nie tylko szła przed dzieckiem i mu pokazała idź za mną, tylko za dzieckiem. Bo dzieci mają różne potrzeby edukacyjne i trzeba to uwzględnić i różne możliwości. Musimy w ramach edukacji wytłumaczyć, że nie jest rolą szkoły
uczenie zakuwania daty bitwy pod Grunwaldem, tylko masz zrozumieć, dlaczego ta bitwa była. Masz wiedzieć, gdzie szukać tych dat. To jest reanimacja szkolnictwa zawodowego, które w Polsce praktycznie już nie istnieje albo zaraz przestanie istnieć, a które jest coraz bardziej potrzebne. To jest zupełnie inne myślenie o szkolnictwie wyższym, ale zanim to też powiedzmy sobie o pensjach nauczycieli. My mówimy w swoim programie, moi eksperci razem ze mną, nauczyciel, powinniśmy sobie postawić próg. Nauczyciel na starcie zarabia tyle, ile średnia krajowa. Dlaczego? Rozdawnictwo, ktoś powie. Chce przekupić nauczycieli. Nie, bo to inwestycja. I wszystkim to powtarzam. Jeżeli złotówkę zapłacę na pensję nauczyciela, to będzie 10 zł więcej w pensji mojej córki, którą będzie miała, jak skończy szkołę. Dobrą szkołę, z dobrym nauczycielem. A jak moja córka będzie miała lepszą pensję, to zapłaci wyższe podatki. I państwo na tym zyska. I inwestycja się zwróci. Pieniądze wydane na oświatę to nie rozdawnictwo, to inwestycja. Inwestycja też w przyszłe, w to, jaką Polska ma mieć pozycję na arenie międzynarodowej. Opieka senioralna. W 50 roku, za 30 lat, 40% z nas będzie po 60. My się teraz musimy zacząć na to przygotowywać, a nie z ręką w nocniku krzyczeć o tym w 50 roku, kiedy nasze dzieci będą musiały utrzymywać. To teraz trzeba budować. Mamy program opieki senioralnej napisany, który chciałbym jako prezydent promować. Zielona Polska, to znaczy taka, która wie, że w Polsce od 3 lat jest susza. A prezydent nie opowiada dyrdymałów o świętym węglu, tylko wie, że my palimy węgiel z Donbasu, a nie Polski. Że ściągamy go z Kolumbii, ze Stanów Zjednoczonych. A zwały przy kopalniach są pełne Polski. I już dzisiaj trzeba, i my o tym też z górnikami, przecież rozmawialiśmy i w kampanii, i przed, i później będziemy rozmawiać, przestawiać to na zieloną energetykę. I znowu przychodzi PiS i mówi, walniemy wielką centralną elektrownię jądrową, będzie dobrze, nazwiemy ją pięknie i będzie cudownie. Nie! Nie róbcie tego od góry. Ludziom pozwólcie to robić od dołu. Polacy są przedsiębiorczy. Polacy są kreatywni. Piszę w moim programie, zróbmy system wspieranych przez państwo kredytów z banków spółdzielczych. Żebyś ty i ty mógł założyć z sąsiadem małą elektrownię fotowoltaiczną. Kupił za ten kredyt panele, postawił elektrownię, nie płacił sam rachunków za prąd, sprzedawał nadwyżkę do sieci. I co jest bezpieczniejsze? 20 tysięcy takich elektrowni przydomowych spiętych w sieć? Co możemy zrobić? Czy jedna elektrownia jądrowa, którą można zdalnie wyłączyć przy pomocy włamania do systemu komputerowego? Rozproszona zielona energetyka, wsparcie spółdzielni, klastrów energetycznych. W Polsce mamy genialne technologie, jeżeli chodzi i rozwijają się o magazynowanie energii, o elektrolizę wodoru. Przecież my mamy największą sieć ciepłowniczą. Różnymi obietnicami i tak dalej. My tu mieszkańcy Białej Podlaskiej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I powiem we własnym imieniu, jako mieszkaniec Białej Podlaskiej i myślę, że tutaj w imieniu wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, sympatyków pana, że nam nie są potrzebne kosmodromy, metra. Nie? Nie, bo my to już wszystko mieliśmy. My mieliśmy już tory wyścigowe, kasyna, gry, lunaparki i tak dalej. To wszystko już mieliśmy obiecane. Człowiek przyjeżdża, chce dobrze. Ja wiem. Ja panu życzę jak najlepiej i powiem jeszcze więcej. Będę na pana głosował za tydzień, ale chciałbym, żeby pan też zwrócił uwagę na tutaj nasz rejon wschodni, a w szczególności na tą autostradę. Ja dzisiaj byłem przed pańskim wystąpieniem na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam jest taka legenda. I my jesteśmy w tej legendzie zaznaczeni kolorem niebieskim, czyli w planowaniu, w planach. Ja bym chciał, ja wiem, że do pańskich obowiązków konstytucyjnych i prezydenckich nie należy, żeby zajmować się drogami i autostradami, ale dla naszego regionu tutaj wschodniego jest to bardzo ważne. Pan dzisiaj będzie wracał do Warszawy dwójką. Pan zwrócił uwagę, jak ta droga wygląda. Ona już, wiem. Cieszę się bardzo. Ona już wymaga remontu, a za parę lat, jak nie będzie autostrady, to pan do nas tu po prostu nie przyjedzie. Ja bym sobie życzył, żeby Szymon Hołownia za 5 lat, prezydent Polski starający się o reelekcję, przyjechał do Białej Podlaskiej autostradą, bezpiecznie, szybko, ekonomicznie i żeby pan, tak jak pan wspominał o tej ekologii, żeby pan jadąc podziwiał po prawej stronie farmy wiatrowe, po lewej stronie farmy wolaniczne bądź inne odnawialne źródła energii i żeby pan tu do nas przyjechał za 5 lat i powiedział, słuchajcie, zrobiłem wszystko, dołożyłem wszelkich sił i środków, żeby wam udostępnić przynajmniej autostradę, czy dołożyć drobną cegiełkę do tego tutaj naszego regionu wschodniego. Tak. Bo jak pan spojrzy na mapę Polski, to cała Polska jest
utkana tymi różnymi eskami, autostradami. Tak. A tutaj od Warszawy do Terespola jest po prostu plaża. Tam są takie zalążki w Warszawie. No wiem, obwodnica Mińska, tam to kawałek. Ja pracując w Warszawie, kiedyś jechałem do Mińska 4 godziny, jak jeszcze nie było obwodnicy. Jezus Maria, jeżeli to pan jechał przez... Nie, ja jechałem z Warszawy, z centrum do Mińska, jeszcze nie było wtedy obwodnicy. I proszę sobie wyobrazić, że do Białej przyjechałem po 6 godzinach. Jeżeli nie będzie do Białej autostrady i zaczną remontować tą naszą autostradę dwójkę, no tak, to my do Warszawy będziemy jechać 8 godzin. Tak, wie pan, to jest problem na wielu płaszczyznach. Oni, z tego co ja się orientuję, tak się babrzą z tym odcinkiem dwójki, dlatego że sobie porobili analizy, że tu jest za małe natężenie ruchu, żeby się opłacało budować wielką autostradę, więc na razie sobie to zrobili tak, jak zrobili. I widzi pan, ten problem jest złożony, bo tak, po pierwsze tu jest wykluczenie komunikacyjne. Jak nie ma drogi, to nie ma dojazdu do lekarza, do szkoły, do pracy. 14 milionów obywateli Polski żyje w wykluczeniu komunikacyjnym. To jest, droga być musi, a najlepiej, żeby była kolej, tak? Bo ona jest dużo bardziej ekologiczna i przyszłościowa, łatwiej nią zarządzać. Natomiast jeżeli chodzi o drogę, to ma pan absolutnie rację. Przyjrzę się temu, zobaczę. Prezydent nie może tak jak pan mówi budować dróg, ale może wysłać pismo. Dokładnie. Ale może zrobić konsultacje społeczne. Może powołać zespół. Ale może przez swoich pełnomocników zadawać pytania. Dlaczego? Dokładnie, kiedy? Tak. Ludzie potrzebują, tak? Natomiast jest jeszcze jeden temat. Bo dlaczego oni mówią, że jest tutaj za mały, że tak powiem, za mały ruch? Dlatego, że my mamy taką politykę wschodnią, jaką mamy. I ja jestem sam z Białegostoku i wiem, jak było, jak była granica otwarta, a wiem, jak jest teraz, jak jest granica zamknięta. Ja wiem, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, ale przecież mały ruch graniczny i ten ruch, który mógłby być ruchem tranzytowym, ale naprawdę prowadzonym z taką intensywnością, z jaką by mógł, tylko byśmy musieli mieć dobre relacje ze wschodem. Wreszcie mieć jakąś politykę wschodnią. Przecież to, co teraz przeżywają ludzie choćby właśnie na Mierzei w okolicach Elbląga, przecież jak był mały ruch graniczny, to tam wszystko żyło, wszystko tętniło. Pamiętam, trzy tygodnie temu byłem na Opolszczyźnie. Rozmawiałem z mniejszością niemiecką, bo ja, jakby różnorodność polska jest bardzo ważna dla mnie. Ja uważam, że to jest piękne, że żyjemy w tak ciekawym kraju. I oni mi powiedzieli jedną rzecz. To nie ludzie przekraczali granice, to granice przekraczały ludzi, tak? I granice są tak czy siak sztucznym tworem gdzieś na koniec dnia. A ludzie tu zawsze żyli, wymieniali się, pracowali, działali. Jeżeli będziemy mieli politykę wschodnią odpowiednio zrobioną i nie poobrażanych wszystkich naokoło, to będzie większy ruch, bo będzie handel i wtedy będziemy potrzebowali tej drogi i ona szybciej wejdzie na bęben do realizacji. Więc jest to problem wielopłaszczyznowy, ale dobrze, że pan o nim mówi, no bo przecież ja też nie wiem wszystkiego o wszystkim, gdzie co tętni. Dwójką jeździłem często, bo moja żona pracuje w Mińsku, więc jeździłem, że tak powiem, w czasach narzeczeńskich codziennie do Mińska i z powrotem z Warszawy. I to nie obwodnicą, bo by mi nic to nie dało, tylko centralnie do Mińska. No ale za Kałuszynem to już wiadomo, co się zaczyna, prawda? Więc to jest problem, który trzeba rozwiązać z całą pewnością, bo to będzie pogłębiało degradację regionu. Jak zostanę prezydentem z pana pomocą, spróbujemy zająć się tą sprawą i przynajmniej... Ma pan mój głos. Dziękuję. I przynajmniej zrobić to, co się da, żeby tę sprawę wyjaśnić. Także, panie Szymonie, przyszły panie prezydencie, ja panu życzę, żeby pan do nas przyjechał nie metrem, nie kosmodromem, a piękną autostradą do Białej Podlaskiej. Ale jesteście świadkami, że chciałem, prawda? Chciałem. Za to dziękuję. Co, co? Do Stadniny, no tak, tylko że za chwilę tam będzie to, co w tym schronisku w Radysach. Jak można coś takiego tak schrzanić? Jak można? Tyle lat. Przecież to był skarb. A teraz jak to wygląda? Przecież to już nawet nie jest państwo na ślinny sznurek. I Jurgiel, który był ministrem rolnictwa, przecież to było pod nim. Gdzie teraz jest, tak? Nie ma odpowiedzialności, nie ma nikogo, a ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Wszystko w Polsce drożeje, tylko konie arabskie tanieją, nie? To jest po prostu postawione na głowie tak, że mi się też serce kraje jako miłośnikowi zwierząt, nie tylko. Tak. To jest to myślenie. I oni zawsze się zajmują tym, co nie trzeba. Duda gadający wczoraj, przepraszam, bo już nie mogę inaczej powiedzieć, że Polacy zatrzymali Krzyżaków, że zatrzymali islam pod Wiedniem i że zatrzymali nawałę bolszewicką. A co to Polacy jest? Zasieki? Szlaban jest Polska? Przecież my nie mamy od zatrzymywania, nie jesteśmy, tylko od tego, żeby do przodu iść. Żeby rozwiązywać problemy. Znalazł się Straż Graniczna Polski i świata. Z całym szacunkiem dla tej zacnej formacji.
Czy słuchajcie, mamy... musimy się zwijać. Tak, mamy niespodziankę jeszcze dla ciebie. Super. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja chciałbym w imieniu, z racji pełnionej funkcji, podziękować panu Szymonowi za to, że spotkaliśmy się w Lublinie. Zaprosiłem, przyjechał. Proszę. Można? Można. Proszę. Także w imieniu mieszkańców Białej Podlaskiej dziękuję bardzo za przybycie, za to, że podzielił się pan dzisiaj z nami swoją wizją Polski, nie na kadencję, tylko na pokolenie, że powiedział nam pan, co pan jako prezydent Polski, mam nadzieję, bo wspieram pana od początku, od startu pana kampanii. Mam nadzieję, że będzie pan tym prezydentem, przyjedzie do nas pan wcześniej jeszcze, zanim ta dwójka zostanie wykonana. Jakoś na roboczą, przebijemy się. Tak, na roboczą, ewentualnie w Siedlcach się spotkamy, wyślemy konie z Janowa Podlaskiego i pana tutaj przywiozę. Tak. Także raz jeszcze dziękuję. Chciałem powiedzieć, że jestem zawsze dumny z Białej Podlaski i z jej mieszkańców. Dzisiaj jestem z was wyjątkowo dumny, dziękując za liczne przybycie, za to, że chcieliście poświęcić ten czas kandydatowi, mam nadzieję, przyszłemu prezydentowi naszego kraju. Życzę tego panu Szymonowi z całego serca. Oprócz tego jestem reprezentantem Stowarzyszenia Biała Samorządowa, któremu też mówiono, że się nie da. Tak. Ale się dało i ten znaczek tego stowarzyszenia chciałbym panu dziękuję bardzo wręczyć. Dzięki. Uwielbiam takie historie, kiedy mówią, że się nie da, a się później okazuje, że się da. Parę takich historii w życiu zrobiłem, budując fundację, teraz ten ruch, więc wierzę, że i to się uda zrobić. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję za gościnę. Słuchajcie, to jest wielka rzecz. Przecież nas tu na początku, ja wiem, że ja długo gadam, więc nie każdy wytrzymał, ale i tak nas tu jest ze 300 osób. Było z 400-500 na samym początku. To jest olbrzymia, fantastyczna frekwencja. Bardzo się z niej cieszę i liczę na to, że 28 dajemy czadu. Nie wierzcie w sondażom, nie wierzcie gazetom. To jest wszystko gra psychologiczna teraz prowadzona przez duże partie. Nas jest 2 miliony. Zróbmy kolejne 2 miliony. Jeden człowiek, kolejny człowiek i zrobimy tę robotę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo. Szymon, ja chcę coś powiedzieć. Dobrze, mów śmiało. Szymon, na razie mówię tak, bo jesteś w wieku moich córek. Ja jestem babcia emerytka i mnie się chce jeszcze zmienić tą Polskę. Ale obiecuję, że po wyborach będę mówić z całym szacunkiem: panie prezydencie, popatrz na tych ludzi, popatrz, po co oni przyszli. Oni przyszli po nadzieję. Ci ludzie przyszli po nadzieję. Mają dość tego, co się w tym kraju porobiło. Mają dość naszych rządzących i dlatego tu przyszli. Przyszli po nadzieję. Tak samo jak ja. Są tak samo, podejrzewam, jak ja, wkurzeni. A człowiek wkurzony jest straszny. A kobieta wkurzona jest nie do ogarnięcia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tu są od nas upominki. Upominki dziękuję. Regionalne. Na jakie to szczęście, że Sękacz jest upominkiem regionalnym od Suwałki Sejnarz do Białej Podlaskiej. A ja coś wiem, bo moja babcia też piekła sękacze, więc... Ale to jest bardzo nasze, podlaskie. Od babci... Tak.